w informacjach o skutkach groźnie wyglądającego wypadku, do którego doszło po południu na ulicy Wrocławskiej. W wakacyjnych ofertach z ostatniej chwili oraz o tym, dlaczego nie powinniśmy wybierać się do lasu. A informacje poprowadzi, jak obiecała, Izabela Buczel. Obiecałam, więc jestem. Dzień dobry Państwu. Nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, do którego doszło dzisiaj po południu na ulicy Wrocławskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trzy samochody uczestniczyły dzisiaj w groźnie wyglądającej kolizji, do której doszło około godziny 14 na ulicy Wrocławskiej. Jak to się stało, może panu powiedzieć? Fiat skręcał na stację benzynową. Ja jechałem z naprzeciwka. Stary jechał za Fiatem, uderzył go w tył. On skoczył na mnie. Na szczęście nikt nie został ranny. Z uczestniczącego w kolizji dużego Fiata na skutek uderzenia wylała się na jezdnię przewożona w bagażniku farba. W związku z tym na miejsce przyjechała straż pożarna, która usunęła zagrożenie. Kolizja na około godzinę sparaliżowała ruch na tym odcinku drogi. A teraz propozycja dla tych, którzy potrafią podejmować szybko decyzje. To właśnie do nich kierowane są oferty z ostatniej chwili. Wakacje za pół ceny, czyli last minute, są niezwykle atrakcyjną ofertą, z której korzysta coraz więcej osób. Bardzo często w czasy, na przykład nad Morzem Śródziemnym, okazują się o wiele tańsze niż wypoczynek nad Bałtykiem. Ogólnie powstała w ubiegłym roku taka psychoza, że wszyscy pierwsze słowa, jak wchodzą do biura, to pytają się o cenę ostatniej chwili. Bardzo dużo klientów, którzy skorzystali w ubiegłym roku z ceny ostatniej chwili, chciałoby jeździć tak za każdym razem. W tym roku w porównaniu z ubiegłymi latami w wieleniogórskich biurach podróży tego typu wakacyjnych propozycji jest jednak znacznie mniej. Związane jest to z małą liczbą osób, które w ostatniej chwili rezygnują z wykupionych wczasów. Jeżeli jednak nastawiamy się na znalezienie oferty last minute, musimy uważnie śledzić ogłoszenia i być przygotowanym na podjęcie niemalże natychmiastowej decyzji. Maksymalnie 3 dni przed wyjazdem ogłaszamy tą cenę ostatniej chwili. To jest na tyle czasu, żeby się ludzie mogli spakować i przygotować do wyjazdu. Bardzo ważne jest, podejmując taką decyzję, upewnić się, czy jesteśmy tak samo traktowani przez biuro podróży, jak pozostali klienci. A więc czy zostaliśmy ubezpieczeni i czy obejmują nas podstawowe usługi. Choć w regionie jeleniogórskim nie wprowadzono jeszcze zakazu wstępu do lasów, zagrożenie pożarem jest bardzo duże. Dlatego też Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Od kilku dni w prawie całym kraju obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Związane jest to z panującymi upałami i brakiem opadów, a co za tym idzie, zagrożeniem pożarowym. Na terenie byłego województwa jeleniogórskiego zakaz obowiązuje w gminie Węgliniec i Puszczy Bolesławiecko-Zgorzeleckiej. Na terenie naszego powiatu również, tak jak pani mówi, w całym kraju występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ciułki w tej chwili sięga zaledwie 7%. To jest bardzo sucho. Naprawdę wystarczy mała nieuwaga i może dojść do większej tragedii. Na szczęście jak do tej pory w regionie jeleniogórskim nie doszło do większych pożarów lasów. Mieliśmy tylko 4 wyjazdy do pożarów lasów. To były małe pożary ugaszone w zarodku. No, nie objęły większych połaci ani lasów, ani traw. Zagrożenie pożarami jednak jest bardzo duże, dlatego Straż Pożarna apeluje o rozwagę. Pamiętajmy, wystarczy najmniejszy płomek lub beztrosko porzucona butelka, aby wzniecić ogień, który może strawić nawet największy las. Do końca bieżącego roku na ulicach Jeleniej Góry pojawi się dodatkowo około 100 pojemników na plastikowe opakowania. Akcja cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że już postawione kosze po prostu nie wystarczają. Około 2 miesięcy temu na ulicach Jeleniej Góry pojawiły się nieznane dotąd mieszkańcom stolicy Karkonoszy pojemniki na plastikowe opakowania. Początkowo były obawy, że system ten nie sprawdzi się i kosze zapełnią się innymi odpadami. Jednak jeleniogórzanie wykazali się wysoką kulturą. Chcieliśmy poustawiać pojemniki najpierw na terenie wybranych osiedli, czy wybranych części miasta. Spotkało się to jednak z bardzo dobrym przyjęciem, za co serdecznie chciałem podziękować, jak i za całą dyscyplinę w wkładaniu odpowiednich odpadów do tych pojemników. I musieliśmy zrobić troszeczkę inaczej. Po prostu mniej, ale prawie w dużo większej części miasta żeśmy poukładali. Jak poinformował nas dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w związku z tak dużym zainteresowaniem do końca roku na naszych ulicach dodatkowo stanie od 50 do 100 pojemników, a w przyszłym roku być może jeszcze więcej. Chcę powiedzieć jako ciekawostkę, że 8 takich pojemników pełnych daje kostkę niecałe pół metra sześciennego
czyli to jest z 8 metrów sześciennych, powstaje pół metra sześciennego i taka kostka waży 40 do 50 kg. Takie są efekty, proszę sobie popatrzeć, ile pojemności w naszych pojemnikach, tych normalnych, ile mniej objętościowo śmieci idzie na wysypisko w Siedlencinie, co nam zresztą bardzo zależy. Jeśli sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na to pozwoli, to jeszcze w tym roku rozpocznie się akcja zbiórki szkła. Palenie gumy, jazda na jednym kole, striptease i szukanie kluczyka w stogu siana. Wszystko to czeka na miłośników motocykli ciężkich, którzy już jutro mogą przyjeżdżać na Polanę do Szklarskiej Poręby. Uroczystym ogniskiem i koncertem zespołów rockowych rozpocznie się już jutro międzynarodowy zlot motocykli ciężkich w Szklarskiej Porębie. Miłośnicy dwóch kółek będą mogli nie tylko podziwiać motocykle, ale także uczestniczyć w konkursach, koncertach i ogniskach. Prawdziwa zabawa zacznie się w sobotnie przedpołudnie. Na początek parada motocykli, palenie gumy, następnie jazda na jednym kole i rzut silnikiem. Ale to nie wszystko. Pod wieczór będzie bardzo gorąco. Pokaz mokrego podkoszulka, szukanie kluczyka w stogu siana i sztuczne ognie. Organizatorzy spodziewają się około 1500 motocykli z całej Europy. Oczywiście organizowana jest również z myślą o tych, którzy motorów nie mają, a chcą jedynie popatrzeć i pomarzyć o takiej maszynie. Na ogół organizatorzy wystaw starają się, aby jak najlepiej zaprezentować zamieszczone na wystawie prace. Jak się okazuje, nie wszystkim na tym zależy. Przykładem tutaj jest ekspozycja umieszczona w oknach Cieplickiego Domu Zdrojowego. Nie tylko kuracjusze, ale również mieszkańcy Cieplic, którzy niemalże codziennie spacerują deptakiem koło Domu Zdrojowego, nie zwracają uwagi na zamieszczoną tam wystawę. Już od ponad miesiąca w witrynach sanatorium oglądać można projekty akwaparku zgłoszone na konkurs architektoniczny. Przepraszam, czy zauważa Pani, że tutaj jest jakaś wystawa? Nie, nie widać. A często Pani tędy przechodzi? A nie, my jesteśmy w czasach. Drugi raz jesteśmy w tej chwili dopiero tu. Gdzie jest ta wystawa? Za Panią. Nie oglądam. A często Pani tędy przechodzi? Codziennie, kilka razy dziennie. I zauważa Pani? Nie zdążyłam. Tutaj? Nie. Nic dziwnego, że nikt nie dostrzega wystawy. Prace rozmieszczone zostały bez pomysłu, a w dodatku zasłaniane są przez ławki. Tutaj więc rodzi się pytanie, jaki jest cel organizatorów wystawy. Czyżby tylko zasłonięcie brudnych witryn Cieplickiego Domu Zdrojowego?